Po raz kolejny na hali MCKiS odbyły się targi pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie. To 43. targi pracy. W tej chwili jesteśmy na targach wiosennych. Są to targi edukacji i pracy. Na tych targach oprócz ofert pracy są prezentowane również oferty dla uczniów, przyszłych studentów, bo prezentują się również szkoły oprócz pracodawców. Mieszkańcy Jaworzna mogli się zapoznać z ofertami pracy z terenu Jaworzna i miast ościennych, propozycją szkoleń zawodowych oraz zdobyć informacje na temat usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie. W tym roku gościliśmy tak duże firmy jak Amazon i Wizer. Otwieramy nowy magazyn w Sosnowcu. Bezpośrednio zatrudniamy przez Amazon lidera działu rekrutacji, również lidera zespołu, jak i administratora do spraw operacyjnych. Natomiast współpracując z Adeco zatrudniamy pracownika magazynowego. Swoją ofertę miał okazję przedstawić także placówki edukacyjne z terenu naszego miasta. Swoje stanowisko przygotowała również jaworzyńska policja, która informowała, jakie należy spełnić kryteria, aby zostać zatrudnionym w policji. Omawiamy, jak wygląda proces rekrutacji do policji. Są to osoby, które muszą posiadać wykształcenie średnie i uregulowany stosunek do służby wojskowej. Więc musi być albo ukończona służba wojskowa, albo wbita rezerwa WKU. Co ciekawe, prace w policji znajdują coraz częściej kobiety. Coraz więcej pań. Zapraszamy panie do 35 roku życia, a mogą być starsze, ale muszą przejść testy sprawności fizycznej. Jeżeli pani któraś przejdzie wszystkie testy sprawności fizycznej i dalszy proces rekrutacji, zapraszamy panie w każdym wieku. Dodatkowo osoby chętne mogły skorzystać z usługi doradcy zawodowego, bezpłatnego wykonania testu z zakresu preferencji i zainteresowań zawodowych, predyspozycji przedsiębiorczych oraz uzdolnień językowych. Targi organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy odbywają się dwa razy w roku.